W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Stumble Guys, czyli najpopularniejszą grę na telefony aktualnie. I nie uwierzycie mi, dokładnie tak, dzisiaj wydamy tutaj nasze pierwsze ciężko zarobione pieniądze, więc jeżeli lubicie takie odcinki, zostawcie łapę w górę. Jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę, to obowiązkowo nagram dla was odcinek z flotarem, dokładnie tak. Więc jeżeli chcecie taki odcinek ze Stumble Guysów, to oczywiście piszcie w komentarzu hashtag flotar. Jeżeli napiszecie dużo komentarzy, taki odcinek obowiązkowo się pojawi. Oczywiście dzisiaj wydamy trochę kasy, więc możecie również zasubskrybować, kliknąć tutaj w ten czerwony przycisk, żeby zmienił kolor na szary. A teraz przejdźmy już do gry bez zbędnego gadania, ponieważ czekają na nas tutaj darmowe spiny, które ludzie po prostu oszaleli na punkcie darmowych spinów. Tak więc klikamy i zobaczymy, co nam się uda. Jeden na jeden za darmo. Tak więc co, no kliknijmy, mamy szansę na jakieś klejnoty, stumble, coś tam. I uwaga, uwaga, szczęśliwy spin. To jest normalnie powrót do spinowania i kupowania skinów. I legenda, legenda. Zwykły skin. Czemu dostałem jakiegoś łysego gościa? Czy ja jestem, dlatego że ja jestem łysy, to dostałem takiego? Dobra, wyposażmy tutaj się w tego żeglarza. Ale oczywiście to nie koniec, ponieważ możemy sobie tutaj kupić pakiet startowy. I dzisiaj to właśnie kupimy. Tak więc, drodzy widzowie, oficjalnie ruszamy ze Stumble Guys. Pakiet startowy 4 euro. No i proszę bardzo, dokonano zakupu. Mamy 1400 klejnotów. Proszę bardzo. Tak więc co, kupiliśmy sobie. I teraz prawdopodobnie mamy dodatkowy spin. Tak więc proszę, niech tym razem się uda, bo ja liczę naprawdę na coś mega, mega dobrego. Proszę, proszę, niech to będzie legenda. Niech to będzie legenda. Nie chcę jednego żetonu, chcę chociaż tego kurczaczka rzadkiego bym dostał. No niestety, nie mamy szczęścia, ale na pewno dzisiaj będę chciał sobie oczywiście tutaj kupić premium pasa, ponieważ tu widzę, że w przepustce jest mnóstwo ciekawych i fajnych rzeczy. Dobra widzowie, ja sobie zakupiłem kolejne tutaj oczywiście gemy. Tak więc zobaczmy, czy uda nam się teraz tutaj coś ciekawego wydropić. Weźmy sobie, aktywujmy tutaj oczywiście nasz premium pass. Za 1200 z tego co widzę, to koni kosztuje więcej. Odblokuj za 1200, więc niepotrzebnie wydałem więcej gemów, ale że tak powiem, no wydaliśmy, więc no trudno. W ogóle ile tu jest poziomów tego, jestem ciekaw. Patrzcie na to, ile tu jest poziomów, naprawdę tego jest mega, mega dużo. Tak więc odbierzmy sobie tutaj szczęśliwy spin po raz kolejny. Zobaczmy, co nam tym razem dropnie. Oby to była jakaś super rzadka, mega, mega, mega legenda. I czy ja dostanę? Dinucha dostałem! Ej! Flotar na pewno marzy o tym skinie, tak więc ja sobie go założę. Mam nadzieję, że jemu też się uda wydropić. Oczywiście, jak zostawicie duży łapek w górę, to będzie odcinek z Flotarem. A teraz sobie po prostu zagrajmy, bo jestem ciekaw, jak się w to gra. Grałem dosłownie raz i to na odcinku Flotara. Swoją drogą zapraszam na jego kanał. Oczywiście Flotar Plus, tam był taki odcinek, ale to było takie totalnie testowo. A teraz postanowiłem, że sobie zagram, bo jednak jest to ciekawa podróbka po tego, nie po Playtime, tylko oczywiście Fall Guysów i zobaczymy, jak nam pójdzie w skinie Dinucha. Może sobie jeszcze dzisiaj coś kupimy. Okej, tutaj działa to w ten sposób. O, okej, oberwałem. Czy ja to przetrwam? To jest dobre pytanie. Jak tutaj, jaki tu jest chaos totalny. Niby takie proste, ale jednak, kurczę, jednak nie jest tak łatwo. Zobaczmy, jak nam tu pójdzie. Hops, ej, tu już jestem wyćwiczony. Hops, hops. Oj nie, oberwałem, oberwałem. Ostrożnie, cyk. Okej, dobra, teraz tutaj. Oj, oj. Ej, nie jest tak źle, powiem wam szczerze. Naprawdę jesteśmy w stanie sobie tutaj całkiem nieźle poradzić. Skoczmy tutaj, mamy jakiegoś playera. I uwaga, czy będę pierwszy? Niestety nie, jestem drugi, ale bardzo dobrze nam poszło. Przeszliśmy do kolejnego etapu. Zobaczmy, jak sobie tutaj inni radzą. Tutaj jakieś nubki, prawdopodobnie to są boty. Jeżeli to są boty, dajcie mi znać, bo nie sądzę, żeby ktoś grał, że tak powiem, i nazywał się player 3PT i tak dalej, nie mam pojęcia. Ale w ogóle najciekawsza rzecz jest taka, że ta gra jest najpopularniejszą aktualnie gierką na telefony. Bo tak, możecie w nią zagrać na telefony, możecie w nią zagrać na Steamie, więc mega, mega fajnie. Nie wiem, czy jest crossplay, czyli jeżeli macie rzeczy na Steamie, to czy te rzeczy przenoszą się na telefon. Tego niestety nie wiem, ale naprawdę, no powiem wam szczerze, że takiej gierki się nie spodziewałem, że będzie ona tak ogromnym hitem. Więc mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Jeżeli uda mi się wygrać wszystkie mecze, dobra, jeżeli ten mecz wygramy, kupujemy znowu coś tutaj za gemy. Tak więc za każdym razem, jak wygram, kupuję sobie coś za gemy. To jest postanowione. Wow! Pivot push, coś takiego tutaj mamy. To wygląda naprawdę ciekawie, więc mam nadzieję, że... O, czyli będzie taka przypychanka trochę. Dobra, spróbujmy z tej strony, bo idzie więcej osób. Dobrze, spokojnie. Teraz z tej strony. Ja sobie tutaj skoczę, żeby troszeczkę się, że tak powiem, przesunąć do przodu. Małymi kroczkami wyprzedzać ludzi. I zdążę. Oj, nie zdążyłem, najgorzej. Dobra, szybko.
w górę. Bo tutaj mogę przegrać, zobaczcie, tylko 8 osób przechodzi. Więc warto by było, mimo wszystko, być tym zwycięzcą, bo nie ma co ukrywać. Dobra, chyba się uda, chociaż tutaj też jest dość niebezpiecznie. Idziemy w ogień, widzowie. Dobra, hops, pyk. Oj, jeszcze skoczyłem, zobaczcie, ja w ogóle byłem wygięty, a skoczyłem. Dobra, 2 na 8. Udało nam się, przeszliśmy i teraz prawdopodobnie będzie ostatnia runda. Ciekawe, co się dostaje, bo nie pamiętam, chyba dostaje się koronki za wygraną, czy coś innego. Będziemy musieli to sprawdzić. I tutaj w ogóle jakiś gość się wywrócił. Ten to już w ogóle nie wiem, co robi. On chyba się zgubił tutaj w tej rzeczywistości troszeczkę, bo nie ma co ukrywać. No spadł i po prostu nie wiedział, jak wyjść. Dobra, prawdopodobnie mamy teraz finał, czyli wielkie granie o zwycięstwo, o koronkę. Tak więc całkiem nieźle nam idzie naszym dinuchem, muszę przyznać. Flotar na pewno będzie mi zazdrościł, jak z nim zagram tutaj tego skina. Ale kto wie, może jemu też się dropił. I zobaczmy, co będzie na finał. O nie, Jungle Roll, dobiegnij do mety. Czy to już jest finał, czy to jeszcze nie jest finał? Ej, bo to nie wygląda jak mapka na finał. Wygląda jak najzwyklejsza mapka, którą już grałem. Więc pytanie jest następujące, czy to jest finał, czy nie. Dobra, hops. I chyba tutaj ludzie sobie troszeczkę nie radzą, bo wchodzą w to błoto. A to błoto, oj tak, to błoto niestety potrafi tutaj troszkę naprzeszkadzać. Tędy, szybko, szybko, dobrze, dobrze, ostrożnie, jestem pierwszy. I w ogóle zobaczcie, widzowie, jestem pierwszy, jestem najlepszy w tą gierkę, nie ma co ukrywać. Tutaj inni sobie jakoś średnio radzą, a my radzimy sobie bardzo dobrze. Ops, oj, prawie się ześliznąłem, ale cały czas jestem pierwszy, więc to na pewno dobrze wróży i naprawdę można tutaj niezłe triksy narobić, więc no, ja mam szczerze, że idzie całkiem dobrze. Tędy, tutaj i teraz na ten, żeby tylko w błoto nie wpaść. I patrzcie, będę pierwszy. Jestem pierwszy, jestem zwycięzcą. Patrzcie, damy emotkę uśmieszku, że udało mi się. Przechodzisz, jedna osoba przechodzi, więc udało mi się wygrać. Zobaczmy, co dostaniemy. Admiros i ty, wygrywa grę. Zdobyłem koronkę, widzowie, po prostu zdobyłem koronkę. No jestem dobry, nie ma co ukrywać. Nawet bym powiedział, że bardzo dobry. I uwaga, uwaga, dostaliśmy za to 35, że tak powiem, gwiazdek, 3000 expa, 30 pucharków, jedną koronkę. I teraz możemy sobie znowu coś odebrać. 100 gemów możemy odebrać, that's nice. Podoba mi się to. I zobaczmy, w ogóle pokażę wam, jakie mam skiny, bo nie ma co ukrywać, skinów troszeczkę mam. A jakoś, że udało mi się wygrać, będę musiał kupić sobie kolejnego skina. I moje skiny będą prawdopodobnie tutaj. Tak, mamy takiego skina, on jest epicki, ale Lucky Flower jakoś średnio mi się podoba. Mamy też epickiego dinucha, tu mam jakiś zwykły, no i to jest ten, że tak powiem. O, tu są wszystkie do odblokowania. Zobaczmy, co jest na samym dole. Czy uda nam się w ogóle kiedykolwiek coś tutaj takiego epickiego odblokować? Ten szkielet, co jest grane? Najbardziej legendarny skin. Wow, piękne są te skiny, naprawdę piękne. Dobra, a jako iż, że tak powiem, tutaj wygraliśmy, to muszę sobie coś kupić. Zobaczmy, co możemy kupić. Za 90 gemów możemy kupić rzadką skórkę, albo za 35 tych tokenów. I możemy dostać je za duplikaty, więc trzeba kupować skiny, żeby udało nam się to zdobyć. Najbardziej opłacalny pakiet, wartość 5 razy. Za 10, okej, czyli każdego dnia będziemy dostawać dodatkowe spiny. Ciekawe, my sobie oczywiście kupimy rzadką skórkę i zobaczymy. Myślę, że jedną na spokojnie. Zobaczymy, co nam tutaj dropnie. Oby to było coś dobrego, bo nie ma co ukrywać. Na tym pierwszym odcinku chciałbym coś naprawdę legendarne. A rzadka, co to jest? Bart Jaskier? Łe, nie chcę tego skina. To jest jakiś słaby skin.